to cześć. Ogólnie postanowiłam nagrać grę, czyli Witzschade, czy jak to tam się czyta. Dobra, spróbujemy w coś zagrać. Ona jest taka podobna do tej, do gry Alicja Online, tylko w wersji telefonowej. Izu, jak ja mam tego konia zmienić? Chyba tutaj. Najlepszy jest ten, dobra. Ja dalej nie wiem, czy ja gram z botami, czy jednak gram online. Nie mam żadnego pojęcia. Chociaż internetu potrzebuję. Chyba źle wystartowałam. Boże, znowu będę jechać jak pijana. Nie umiem jeździć. O Jezu, ściana. Oj. Zostaw mnie. Boże, można się nauczyć jeździć, no. Hop. A to mnie skoki przyspieszają. Fajnie, fajnie. Matko boska. O, przeleciałam przez lód, fajnie. Nie, wydawała się ta gra trochę łatwiejsza. Z tym sterowaniem to jest tragedia. Jest meta. O nie, to nie jest całość. Ja myślałam, że już. Że jednak mi się uda. Coś czuję, że ja zawsze naokoło jeżdżę. Lecimy, lecimy. Chyba coś mi dobrze idzie, albo i nie. Dobra, ja się nie odzywam. Bo jak będę się odzywać, to będą mi wyprzedzać. O, no, no, no. Gdzie jest ten? Jest. Boże, wygrałam. No czemu nie, no? No nie mogę zrobić tego, no. Dobra, zrobimy sobie to, czyli... tak, to jest najlepszy koń. Czyli teraz chyba robię tak. Okej, dalej nie wiem, jak to działa. Ale przynajmniej wystartowałam pierwsza. Nie laguj mnie, no. Co mi te pieniążki ogólnie dają? Oj, za dawno nie grałam w tą grę. Naprawdę nie wiem, jak działa. Co mi te pieniążki dają? Bo nie wiem. Ale jest to taka kopia, jeżeli chodzi właśnie o Alicję Online, że no... Gdzie mam jechać? No w tą stronę! Poleciałem w tą stronę, skreśliłam. No nie wiem, no jadę po prostu. Ale widzicie, gra mnie zawróciła i bardzo dobrze. Zostaw mnie. Jedna kamera? No. Znaczy, jednak to trafił. Ale Jezu, koszmarna kopia Alicji.
No, mnie zostawcie. No, co? No, chyba nie. Dobra, czyli idziemy tędy, ale proszę o pamiętać, żeby nie skręcić, tylko teraz właśnie. Dobra, jedziemy. No, mamy pierwsze miejsce. Dobra. Co ten koń ma niebieskie? Ogon. Ile jeszcze ma? Dobra, drugie miejsce też może być. To co jest do wygrania? Jakieś tam kolory koni. Fajnie. O, koń z zielonymi włosami. Dobra, bez komentarza. Jeżeli ktoś gra w tą grę, weźcie mi... Uziwa, sama siebie uwaliłam. Weźcie mi powiedzcie, czy w tej grze są właśnie boty, czy to są gracze. Mnie po prostu co ciekawi, czy to jest... Ja gram sama ze sobą, czy faktycznie mam przeciwników, którzy myślą samodzielnie? Czy jednak komputer? Mowa licji, tej prawdziwej, to gram z graczami. To i to bardzo dobrze widać, że to są gracze. Albo że sobie włączę trening, to mam boty, ale tutaj nie mam żadnego pojęcia. Chociaż potrzeba internetu, więc nie wiem. Chociaż tu zawsze są gracze, żeby grać. Nie ma czegoś takiego, że trzeba czekać jak w Alicji. Bo w Alicji nie zawsze jest właśnie do pokoju wchodzi, nie zawsze tyle osób, ile trzeba, no i nie wiem. No nie ma opcji, żeby tu grało tyle graczy teraz, w tym momencie. Fajnego dają. Ale wiecie, rozmnażanie koni jest tutaj takie same jak w tej grze o koniach wyścigowych. Dosłownie to samo. Jaki ładny. I tanio kosztuje. I. No, wyczyściłam. Tak się sprzedaje konia, żeby na pewno była pewność, że sprzedać konia. Dobra. Tutaj zrozmnożymy z tym chyba. Nie, 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 nie.
Tak, bo on jest najlepszy ogólnie. Zobaczymy, co mi wyjdzie. O matko boska, co to jest? Miałeś być łaciaty. Nie chcę cię. Miałeś być łaciaty. A są jakieś inne jeszcze tutaj konie? Ej, to on ma ładne umaszczenie. Nie, nie to. Ten nie. O! Ej, ja mam takie pieniądze. Czy jak tokolwiek się nazywa? Dobra, spróbujemy z tym koniem. Ładny. Gdzie on jest? A ja mogę tu sprzęty zmieniać. O matko boska, ja jestem powiem jakaś cofnięta. Tylko dajcie mi innego konia. Ja chcę tego nowego. Stój, to jesteś ty. Ładny jest ten koń, nie żeby coś. Mogę mu w ogóle zmienić grzywy. Łomatko boska, co tu się dzieje? Nie no, czarny oczywiście. Co to za kolekcja? Jezus Mary, jaki brzydki koń. Co to jest? Masakra. No ja myślałam, że coś lepszego. Ogólnie można chyba te koniki wygrać. Ten jest całkiem ładny. Jakieś śmieci. Jezu, podziwiam ludzi, którzy naprawdę wydają na tą grę. To jest jak z SSO po prostu. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę i komentarz. No i jak będzie 20 łapek w górę, od razu z automatu pojawi się kolejny film. No to cześć!